Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście jak zwykle witam bardzo serdecznie, to słowo bardzo serdecznie ma też jeszcze ten wymiar czerwcowy, ponieważ jak wiem jesteśmy wciąż jeszcze w miesiącu czerwcu, a miesiąc czerwiec to oczywiście miesiąc serca, jeszcze kilka dni pozostały do zakończenia tegoż miesiąca, najbliższa środa to już początek nowego miesiąca, miesiąca lipca. Oczywiście te jeszcze kilka dni zechcę Państwu potraktować w atmosferze właśnie tej litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa, tego serca, które zostało przebite z miłości do każdej i każdego z nas. No właśnie, koniec czerwca. Co to oznacza? Oznacza to, że jesteśmy na początku, owszem, wakacji, że jesteśmy tuż przez rozpoczęcie, jak powiedziałem, nowego miesiąca, lipca. Jesteśmy też w atmosferze, to wciąż podkreślam, pandemicznej, o tym trzeba, kochani, pamiętać. Te przepisy, te różnego rodzaju obostrzenia, one muszą być zachowywane, one muszą być zauważane, bo jeżeli my je zlekceważymy, to zlekceważymy nie przepisy, ale samych siebie. Zlekceważymy swoje zdrowie, a może nie daj Boże swoje życie, bądź też zdrowie, życie naszych bliźnich. Dlatego też maseczki, dlatego właśnie te odległości, mycie rąk, proszę Państwa, więc ta higiena, podstawowa higiena, to wszystko musi być przestrzegane, jeżeli chcemy być zdrowi. Bo jak słyszymy, że te ogniska zapalne pojawiają się coraz bliżej, także w Suwałkach, czy Ełk, czy Augustów, czy Sejny, prawda? To jest wszystko obok nas, to jest wszystko, rzec można, że w nas. Dlatego też strzeżonego Pan Bóg strzeże. O tym pamiętajmy. Nie tylko strzeżonego, ale także strzeżoną, prawda? Bo to trzeba w ten sposób sprawę zauważyć. Kochani, dzisiejsza niedziela jest przepraszam, 13 niedzielą zwykłą, w okresie zwykłym. Jest to właśnie niedziela, 28 czerwca, kiedy to obchodzę imieniny Ireneusze. Składam najlepsze życzenia panom Ireneuszom, żebyście byli zdrowi, szczęśliwi, żeby wam Pan błogosławił. Poza tym warto zauważyć, że jutro 29 czerwca to naturalne, skoro liczę 28, ale proszę Państwa, ten 29 czerwca to jest wielka uroczystość kościelna, to jest właśnie uroczystość fundamentów Kościoła, rzec można filarów Kościoła, uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. Dlatego najpierw pozdrawiam Panie Petronele, Panie Pauliny, Panów Piotrów i Panów Pawłów. Wszystkiego najlepszego, że wasi patronowie byli z wami i żebyście uczyli się od nich właśnie tej odwagi bycia sobą w sensie personalnym, w sensie wiary. Zobaczmy, zarówno jeden, jak też drugi oddali swoje życie za wiarę, za Chrystusa. Święty Piotr został ukrzyżowany głową do dołu, bo uważał, że nie jest godzien ginąć taką samą śmiercią, jak jego mistrz, jak Jezus Chrystus. No oczywiście święty Piotr parę razy podpadł Chrystusa, zaparł się jego, prawda? Pan Jezus bardzo mocno jego potraktował wtedy, kiedy on właśnie zwrócił się do niego, że Panie, niemożliwe, żeby takie rzeczy przyszły na Ciebie. I wtedy Pan Jezus powiedział do niego, szatanie, zejdź mi z oczu, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale myślisz o tym, co ludzkie. To było bardzo mocne, to było bardzo, mówiąc tak między nami, obraźliwe, ale święty Piotr wiedział o tym, że zasłużył na to, wiedział o tym, że właśnie to jego postępowanie jest postępowaniem, które właśnie jest ocenione przez Chrystusa bardzo mocno. Dlatego właśnie Piotr miał w sobie właśnie taką świadomość, że jest bardzo, bardzo w stosunku do Chrystusa zaniedbany i prosi właśnie o taką śmierć. Został krzyżowany głową do dołu. A jeżeli chodzi o świętego Pawła, to właśnie święty Paweł miał obywatelstwo rzymskie i prawo obywatela rzymskiego polegało między innymi na tym, że jeżeli został skazany na śmierć, to ta śmierć miała być łagodniejsza, nie poprzez ukrzyżowanie, ale poprzez ścięcie głowy. Dlatego właśnie ten jutrzejszy dzień, proszę Państwa, jest takim dniem, który każe nam spojrzeć na tych wielkich filarów Kościoła, na te wielkie postacie, na tych wielkich misjonarzy, na ten właśnie fundament tego Kościoła, do którego należymy i który budujemy czasem lepiej, czasem gorzej, poprzez swoją obecność. Mam na myśli i was, osoby świeckie, i nas, osoby duchowne, bo często bywa właśnie z tą budową, czasem ta zaprawa jest za słaba, czasem ona jest za sucha, czasem jej w ogóle nie ma, prawda? Więc tutaj warto zrobić taki rachunek sumienia, taki remanent, nie tylko dzisiejsze solenizantki czy solenizanci, ale my wszyscy. Jak to jest właśnie z naszą obecnością w Kościele, jak to jest właśnie z naszą wiarą w Chrystusa i Chrystusowi? Czy my mamy coś ze świętego apostoła Piotra, czy świętego apostoła Pawła? To właśnie jutrzejszy dzień. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego jeszcze raz na ten jutrzejszy dzień. Poza tym, kochani, właśnie
rozpoczęły się wakacje. Myślę, że o tym wszyscy wiemy. Hej, wakacje to rzecz miła, wyśmienita rzecz. Jest taka piosenka. Już nauka się skończyła, książki poszły precz. Hop, dziś tra-la-la-la, hop, dziś tra-la-la. Już nauka się skończyła, książki poszły precz. Można jeszcze dalej mówić, czy recytować, czy śpiewać, czy na recytatywie to wszystko zawieść, ale nie o to chodzi. W każdym razie wakacje to czas odpoczynku, to czas relaksu, to czas wolny od zajęć, ale proszę Państwa, kochane dzieci, droga młodzieży, nauczyciele, ludzie, którzy wierzący jesteście w Chrystusa i wierzący jesteście Chrystusowi, nie ma wakacji od niedzielnej mszy świętej, nie ma wakacji od pacierza rano czy wieczorem, nie ma wakacji od tego, żeby zwolnić się z pracy nad sobą. Nie można. Nie można powiedzieć, że Panie Boże, wakacje, więc do widzenia, po wakacjach się spotkamy, Ty też ode mnie odpocznij, ja też od Ciebie odpocznę, więc trochę się zrelaksujemy sami, każdy na swoim miejscu. Tak nie można. Jeżeli ktoś by w ten sposób myślał, nie daj Boże, a mówił jeszcze bardziej, nie daj Boże, to oczywiście jest to ogromny, ogromny błąd. Tak jak nie ma wakacji od jedzenia. Czy ktoś może powiedzieć sobie, że aha, no zrobię wakacje od jedzenia, nie będę jadł przez cały tydzień, albo nie będę spał przez cały tydzień, albo nie będę odpoczywał przez cały tydzień. Nie ma czegoś takiego, prawda? Pewne czynności są wykonywane bez względu na to, czy my jesteśmy, czy jesteśmy świadomi, czy nieświadomi. Serce cały czas pracuje, cały czas krew w naszych żyłach płynie i tak dalej, i tak dalej. Tego też wakacje to czas, mówię, wolny od nauki, czas wolny od pracy. Życzę, żeby ten czas wakacyjny był czasem błogosławionym, żeby to był czas szczęśliwy, wprawdzie w atmosferze też pandemicznej, ale żeby to był czas też bezpiecznie spędzony. Wszystkiego najlepszego na ten właśnie nowy okres wakacyjny. I proszę Państwa, takie postscriptum odnośnie właśnie mojego spotkania z Państwem już od wielu lat. Właśnie dzisiaj spotykam się z Państwem jeszcze jako proboszcz świętego Kazimierza Królewicza w Suwałkach, ale już po wakacjach, jeżeli Pan Bóg pozwoli, będziemy spotykali się już w zupełnie innej atmosferze. Ja będę emerytem i właśnie takowym emerytem stanę się 15 lipca. Także jeszcze troszeczkę zostało. Przy okazji bardzo serdecznie dziękuję właśnie za te nasze spotkania, za te nasze patrzenie wzajemne na siebie. No, ja patrzę na Państwa oczyma wiary, że Państwo mnie oglądają, słuchają, natomiast Państwo widzą moje, że tak powiem, oblicze na ekranie telewizyjnym czy gdzieś w internecie. Naprawdę to było z mojej strony bardzo cudowne. Za to bardzo serdecznie dziękuję i przepraszam, jeżeli było coś nie tak, jeżeli były jakieś niedociągnięcia, no ale kto z Was jest bez grzechu, niech pierwszy w nią rzuci kamieniem, prawda? Więc każdy z nas ma jakieś różnego rodzaju wady. Nie chodzi o to, żeby się usprawiedliwiać, ale chodzi o to, żeby stanąć w prawdzie. Także serdeczne podziękowanie i oczywiście wszystkiego najlepszego. Do zobaczenia po wakacjach i oczywiście na to zakończenie naszych spotkań przedwakacyjnych i jako ze mną proboszcza świętego Kazimierza, proszę przyjąć Boże błogosławieństwo. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajmy w pokoju z Chrystusem. Pozdrawiam serdecznie, wszystkiego najlepszego na czas wakacji i oby do zobaczenia szczęśliwego po wakacjach w roku pańskim 2000, oczywiście wciąż 20 i w miesiącu wrześniu, ewentualnie październiku. Zobaczymy. W każdym razie jest taka nadzieja. Niech żywi nietracone nadzieje. Szczęść Boże jeszcze raz. Zostańcie z Bogiem.